Nie, no chyba nie wieje, co nie? Znaczy tak troszkę wieje, ale wiatr się ogólnie uspokaja, więc jutro trzeba iść na ryby. Idę do zaziorka, odbiorę swoje graty, bo wczoraj mi Michał przywiózł wędki, które mieliśmy w Hiszpanii. No i chyba trzeba będzie iść jakiegoś okonka zapolować. No bo co tu innego robić? No ile można w tym sklepie siedzieć? Dobry? 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 Ile ludzi? Co tam, Adasiu, ciekawego? Co robisz? A nic, pakuję. Matusiaki. Matusiaki. Realistic Shady, chciałeś powiedzieć. Też. Realistic Shady. To ja sobie też chyba na jutro coś wezmę na okonka. Ale to muszę powybierać. Ogólnie zobaczcie, przecież wiosną okonie to powinno się łowić na większe przynęty. Jeszcze jak nie było tego zakazu, tych 5 cm, to pamiętam, że chłopaki na kanale żerańskim mucili okonie na takie duże jaskółki. Na to najlepiej brały, a nie na takie te pizdryki. No teraz jest moda na pizdryki, bo takie są warunki na modę na pizdryki. No. Bzdura i bez sensu. Tym bardziej, że teraz jest szansa naprawdę na dużego, fajnego okonia. A jak te? A jak Paweł okularki? Coś tam się posprzedawało? Szałpał. Szałpał? No. Ale to domawiaj od razu. Tak, dzisiaj zamawiamy. Szałpał. Ogólnie pamiętajcie ściągamy ze stanu i domawiamy, także jest cała lista zleceń do wysyłki. Stacjonarnie też schodzą i także od rana ogień w szopie. Ogień, pożar, wiadomo gdzie. Fajnie, to domawiaj okularki. Do jutra, do wieczora jest promocja na okularki, minus 10%. Widziałem, że tam niektórzy w komentarzach troszkę narzekali, że drogi, ale ci, którzy znają produkt, to już sobie kupili. Dobra, wędeczki. O, proszę bardzo, jest mój URBN-ek do 8 gram. Ale do 8 gramów RBN-ek to będzie, Paweł, teraz za dużo, co nie? Bo przecież na te pizdryczki... Do 8 gramów? To jakaś delikatniejsza wędeczka chyba. No czekamy, bo zamówiliśmy te do 4. Ale nie, to ja sobie najwyżej wezmę z jakiejś innej firmy. To nie jest problem. Ale o czym mówisz? No bo chcę... Jedziesz na ryby? No, a co? Nie wierzę. Nie, no jadę na ryby, chcę jutro iść na Bajorko. Aha. No i normalnie to bym wziął, wiesz, jaskółkami. Nie takimi... masz nic lżejszego? Nie, miałem... Nie, w tym momencie nie mam. Coś takiego mam, do 4 do 5 gramów by ci się przydało. Wiesz co, mam na paszoczki wędeczka, ale ona będzie za delikatna ogólnie. Karabuska mam na paszoczka, ale karabusek jest zbyt miękki. Coś tam sobie wybiorę. Parzonkwie zabiorę, bo po co nam ma się tu kisić? Co? Kurwa. Stary, zobacz. Nie. Jakby to trafił. Dobra, ja wiem, że ja nie dbam o wędki, ale ale ona się zepsuła prawdopodobnie w transporcie. No tak to jest, kurwa. 12 wędek w jednej tubie, lata sobie samolotem i potem są takie właśnie hece. Nie, no po prostu mnie coś trafi. Jacku? Co tam? Dorobisz mi szczytóweczkę do parzonkwi? Dorobię. Cię co zrobiłeś? W samolocie się starabaniła, wiesz? No, sama, okej. Okay. No, tak, taką wiesz, taką bardziej czerwoną niż białą, taką delikatniejszą na czerwiec. Dobra. To będziesz dzisiaj? Po śpiochy? Nie wiem, na razie jestem w Muławie. Dobra. I co, bierze coś? Cię na stacji zgadzał? A. O. Kurna. Paweł? Ty co to jest tutaj? Mepsy. Ale tyle? Czy ty się wściekł? No to na taki, wiesz, artykuły pierwszej potrzeby. Ale ja widziałem, że kartonik z tym stoi, ale myślałem, że ty tak uzupełniłeś stany tamtych podstawowych mepsików. Tak, tam. To są najbardziej podstawowe mepsy, które muszą być. Ale stary, ktoś łowi obrotówkami w ogóle w tych czasach? Wszyscy łowią gumą, no mepsami to chyba tacy tam pojedynczy ludzie tam łowią chyba. Słuchaj, od mepsa kiedyś wszystko się zaczynało, co nie? Wędkarze troszkę od tego odeszli, powoli zaczynają wracać,
Ale wybrałem same takie najłowniejsze modele z całej, bo to jest jakaś tylko część oferty Ja Mepsa. pierdzielę. Więc takie no, niezbędne tematy, które po pierwsze są łowne, po drugie wędkarze o nie pytają, więc to tak się skumulowało i stąd wyszło takie zamówienie. Za dużo czy za mało? Ty, nie wiem. Dużo. A czemu, co to jest takie, że niebawem mi wchodzi to wszystko? Nie psuj mi tu, A co to? wyprzedzamy robotę po prostu. A, czyli one są niewprowadzone, a Tak. już Najpierw powiesiłeś. rozłożyliśmy je, przeliczyliśmy. W ogóle to był taki temat, ja ci coś pokażę, patrz. No. Bo ja miałem z nimi duży problem, jak zobaczyłem ten karton, w ogóle wiesz, taki wielki karton jak przyszedł. Zastanawiam się, gdzie to zmieścimy, co nie? Wziąłem sobie tutaj to krzesełko Jacksona No. i zrobiłem kawę, co nie? Na tym krzesełku. Tak, siedziałem tutaj, piłem kawę, bo tam naprzeciwko jest jedna ścianka, gdzie te mepsy mogłyby się zmieścić, co nie? No. I wiesz, myślałem o tym, ale wypiłem tą kawę, stwierdziłem jednak, wiesz, przeliczyłem w myślach, że to może tam nie wyjść, co nie? Wypiłem kawę, odstawiłem krzesło, naszło mnie, przewiesiłem kajtechy na inną ściankę, w związku z czym tu nam się, wiesz, zwolniła cały ten kwadracik nam się zwolnił i układając od dołu czułem po prostu, że te wszystkie mepsy się tu zmieszczą i się zmieściły. Nie, no wizjoner po Wiesz, jak, prostu. po prostu jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny. To są moje mepsiki. Jak ich nikt nie kupi, to one tu będą wisiały, ja będę codziennie na nie patrzył. Aha, ja myślałem, że jak nikt nie kupi, to ty je kupisz. Dobra, to... Przepraszam, ja tylko przejdę, panowie. Proszę sobie nie przeszkadzać. Sepciu, przede wszystkim, wiesz, klasyki. Fluo. No to pod szczupaka, Pod okej. Okay. szczupaka. Tęczowe. Panie kolego, pstrągowe mepsy, o których jeszcze niewielu wędkarzy wie, Ale ale myślisz, że ci, teraz, którzy ale łowią, łowią pstrągi teraz ludzie mepsami? Ja myślałem, że raczej gumą woblerkiem. ja łowię. Ja Łowisz? łowię. No, mam to przełowione. Co najważniejsze, mepsy, które działają na pstrągi, mam też info od kolegów, którzy łowią trocie, że te w większych rozmiarach również Czy działają te kolory? na trocie, tak, te kolory. Czyli to analogicznie, jeżeli łowimy danym modelem mepsa pstrągi, jedziemy na trocie, warto, żebyśmy mieli to w większym rozmiarze. Oczywiście warto też sobie kotwiczkę wymienić i spróbować to na trocie. To się bardzo często pokrywa. Tak samo jest z woblerami, które są skuteczne Pstrągi na to są, tak, pstrągi, to wiem, no. potrafią też płacić na trociach. Z mepsami jest tak samo. Czy mówi, że to nie jest żaden problem, to się wszystko opierdzieli. Nie, no tu nie ma przypadków, wiesz. Nie ma przypadków. Dobrze, Żadne czarne mepsiki. Teraz ja to na pamiętam. wiosenkę, co nie? Na wiosnę. Kleni Jaś. Słuchaj. Te holo widzisz tutaj? No. Ten hologram. Ja już ci powiem, o co chodzi. One są w czterech odcieniach. Tu jest ten... A, nie chcę psuć tej folii. Ale słuchaj, tego mepsa. Sam byłem naocznym świadkiem, co nie? Byłem z kolegą na trociach na Parsencie. No i taka miejscówka, gdzie było dużo kołków. Staliśmy tak 2 metry na takiej skarpie. Kolega z kanału, czekaj, jak on się nazywał. Naturalnie na rybach. Darek, co nie? I Darek mówi tak, słuchaj, wrzuć tutaj obrotówkę, co nie? Mepsa jak masz. Mówi, kurde, nie mam, miałem jakieś rękodzieło trociowe, co nie? Na pewno coś puknie, jak tam wrzucę. Nie, wrzuciłem, przeciągnąłem tym rękodziełem, nic, co nie? Odkręciłem się, a Darek założył tego mepsa, wpuścił, zrobił jeden obrót. Jak mu nie przydzwoniła trotka, ty trzymaj ją na tym, wiesz, na krótkim dyszlu, 2 metry pod nami tej skarpy. Nie miał jak gdzie popuścić, bo to w tych kołkach. Wiesz, trzymał, ale zanim żeśmy się wygrali... Poradnik mepsowy robisz w najbliższym czasie, bo zrobisz taki poradnik? Dobrze. Tak? I co tam na to Ale że bierze? oddzielny odcinek nagramy o mepsach, Co? tak? No. Dobra. Dla mnie meps jest taką troszeczkę, przepraszam, taką troszeczkę jakby zapomnianą i niedocenioną przynętę przez wędkarzy. No potencjał ma ogromny, no bo to wiadomo, to jest meps, każdy kto tam kiedyś łowił, to faktycznie od tego zaczynał. Tylko mi chodzi jakby o kwestie sprzedażowe, czy to się będzie sprzedawać, strasznie tego dużo. No ja myślałem, że to będzie taki, że to będzie takie podstawowe zatowarowanie i okej, okay, na tego naprawdę jest strasznie dużo. Dobrze, kącik rozmyślań mój. O, wędki. Może sobie coś tu zaraz dobiorę na okonki.
Napiszcie, co sądzicie o tym zamówieniu, czy nie jest przypadkiem za duże, czy łowicie na obrotówki, niekoniecznie na mepsy. A jeśli na mepsy, to na przykład jakie modele Wam się najlepiej sprawdzają. Tutaj to są grubsze wędy, tu już znalazłem taką do 5 gram, tu jest do 80, do 130. Nie mogę tak się denerwować, nie mogę futrzeć na gugałę, chciał dobrze, ale jestem na redukcji, zrzucam masę i strasznie brakuje mi różnych takich bodźców smakowych. Wczoraj sobie na kolację zrobiłem taką michę twarogu, no i patrzę, kurczę, papryczki jalapeno stoją przede mną w słoiku na lodówce, takie w occie, no i sobie posiekałem te papryczki i pół słoika wrzuciłem do tego twarożku, jaki on był dobry, ale mnie dzisiaj boli żołądek po prostu. Ranek na kiblu, w robocie na kiblu i tak potem człowiek chodzi, się wścieka i jest niezadowolony. Katastrofa, no. No przerąbane być grubasem, niestety. Co zrobić? No trzeba z tym walczyć po prostu, już, no. To jest plus tego, jak się ma sklep wędkarski, że sobie można coś wziąć i potestować. Do 5 gram. To by się nie okazało, że to wędka jest paszokowa taka bardziej. Weź Paweł, zobacz. Czy nie za bardzo lejąca się troszkę? No tak, to takie malutkie okonki w parku. Mikrodzigami chcesz mówić, tak? No. Ewentualnie jakimś takim bocznym troszkiem. O, cześć Piotruś. Co tam, panie prezesie? A bardzo dobrze, dziękuję. Kura, tu sobie pod piersiami pasek założysz. Pasuje? Nie trzeba przymierzyć. Sebastian, daj koszyk. Poproszę. Kiedy robimy coś fajnego? Jestem za tym, żeby jak najszybciej, ale słyszałem, że za tydzień są jakieś urodzinki, więc... Ja się tylko pytam, czy ten smalczyk jest... Co jest to? Co jest za tydzień? Urodzinki. Czyje? Adasia. Adasia? No. A przygotuje smalczyk? Już jestem zaproszony. Smalczyk. Jako organizator. Smalczyk. Panie prezesie, smalczyk. Już ogarniamy smalczyk, nie będzie problemu. Bo ja wam coś powiem, bo przy redukcji bardzo ważny jest tłuszcz, bo walczymy z cukrem, ale do przykładu poranna jajecznica, to albo na boczku, albo na takim smalczyku, w takiej zasłoninki, a pan prezes najlepszy to załatwia. Już dzwonimy. Adasio, powiedz nam dzisiaj coś ciekawego. No nie. A... Przydałoby mi się zamówić wędek sandaczowy. Pięć pojemniczków w smalczyku i jakiś tam szyneczko, jakaś kiełbaska, jakieś coś po kawałeczku. No to przygotuję, ja w sobotę wpadnę, zabiorę. Dziękuję bardzo. Od razu humor lepszy, ja wam powiem. Lecicie? Dwa smalczyki dla mnie. Pa, pa. Zamówienie zrobione. No, pięknie. Ducha puszczy byśmy się napili. Nie. To ducha tak nie puszczy? Można, o tym nie można rozmawiać. Dlaczego? Dlaczego? Można? No, ja zezwalam. Stukano wędkarski. To może inaczej. Nie zamawiamy duch Siemianówki. Duch Siemianówki. O! Słuchaj, duch poległych sandaczy z Siemianówki zamów. To Siemianówkowa zjawa. O. Siemianówkowa zjawa nie będzie. Fajne ciuszki jakieś? Bo jakieś fajne ciuszki. Tak, tak. Sewydża zjeżdża odzieżówka, spodnie, kurteczki. O, pokaż. Widziałeś to czy nie? Pokaż. Bardzo mi się to podoba. Patrzą oni o tym duchu puszczy cały czas. Kręcił się temat. Ja bym założył na siebie, ale to jest M-ka. No to chyba nie. Wejdziesz w M-kę? Chodź Adasiu, dawaj Adasiu. Adaś w M-kę. Oczywiście wejdzie w M-kę. To nie napinaj bicepsów. Tak. Nie mogę włożyć. Dobra, dobra, dobra. Dobrze nie. O, no takie chyba... No wciągnij. Czekaj. No, taki wiesz. No nie, troszeczkę przymała. Nie, no gdzie? Po prostu dopasowana. Slim fit. Slim. O. Slim fit. Pokaż, co to tutaj ma. A ci powiem, najgorzej to ciśnie. Jest. To jest fajne, bo patrz, wpinasz sobie kapturek tutaj. O, o wow. Fu. To ucho jest. To jest nieźle pomyślane, no. No i z drugiej strony.
Pan prezes zawsze kawkę. Kawu to jest podstawa w tym sklepie, ale na to możecie liczyć zawsze. Tylko musicie się troszeczkę z nami zaprzyjaźnić najpierw. No tak, jak ja tak jak pan prezes. Pan prezes się tutaj zaprzyjaźnił, ma zawsze ciepłą kawkę. Pyszną. I warto kupować tutaj. Tak. A my za to, a my mamy smalczyk i ducha puszczy. 4,7 ostatni nie ma ceny. 4,7 nie ma ceny. Nie ma ceny. Ile mnie to będzie kosztował? Dogadamy się, panie prezesie. Biorę. Nie otwieraj, no po co mi. Adaś, czy to prawda, że towarzysz Gugała cię dojeżdża cały czas? Okrutnie, okrutnie. Dojeżdża cię. Ja tylko robię kawę od 3 tygodni, wiesz, przynieś, pozamiataj. No ja nie wiem, no nie wiem. No ale trzeba, wiesz, szanować kierownika swego, bo możesz mieć gorszego. Kurwa, to ja z Michałem tutaj staramy się być jak najlepsi dla pracowników, a towarzysz Gugała tylko hejtuje i hejtuje wszystkich w robocie. Pójdź do internetu, dom mi spalą przez ciebie za to, co nakłamałeś. Dom mu spalą. Nakłamałeś? Boję wyjść do Auchan. Nie. Nakłamałeś czy prawdę? Nigdy nie kłamie. Nigdy prawdy nie mówi. Nie. Nigdy nie kłamie. Dobra, dajcie mi święty spokój. Zobaczcie, tak wyglądają psychopaci. O Boże. Dobra, a, to się przejmuj się. Jutro będzie gorzej, mam tyle pracy dla ciebie. Jutro mam wolne. Bo jadę, bo na obraz, wiesz, obraz. I krowę do wdojenia. Ale nie, no panie, jak wypadał, kiedy jest najwięcej pracy, wiesz co, mi się wydaje, że jutro będę chory. Co? Generalne otwarcie? Gotowe. Gotowe? No to zrywaj, nie, zrywaj proszę, folię. Proszę, panie prezesie, proszę. Ja? Proszę, tak. Tu tak przetnij, przetnij. Mm-hmm. O, tak jeżdżę. O, tak... o, jak starosta. Okay. Jak wojewoda mazowiecki. Nie do końca, bo będzie pech. O tak. O. Ale wiesz co, ja... Adaś mi brawo! Słuchaj, bo ja już wiem, dlaczego... To było piękne otwarcie. Ja wiem, dlaczego tak agresywnie zareagowałem na tego mepsa. Już ci tłumaczę dlaczego. Bo jak ja byłem dzieciakiem, to wiesz, na co mi było stać? Tylko na podróby mepsa. Poważnie. Ja sobie mepsa... Ja sobie mepsa oglądałem tylko jak wygląda na półce, a jak kupowałem, no na, to w sklepie na Twardej, tam jeszcze taki bazarek był, tam starsi widzowie pamiętają, to mogłem kupić tylko, no tylko takie podróby. O tak, takie były właśnie mepsiki, tylko było, raczej mepsiki, no były takie podróby srebrne, to było takie bardziej kanciaste i tu nie było tego napisu meps. No i to najczęściej takie blachy kupowałem, a i tak były dla mnie wtedy drogie. No tak, tak to wyglądało. To teraz ja szybko anegdotkę. Proszę już bardzo. Gdzieś mówiłem. No. Za kajtka, jak ja jeszcze kiedyś, wieki temu byłem młody, miałem jednego mepsa na sezon. To chyba był ten kolor. I kuzyn mój też miał jednego. To ty byłeś młody nie, przed chwilą dosłownie. I kuzyn mój też miał jednego mepsa na sezon. Słuchaj, i szczupaki na to brały jak wściekłe, co nie? Kupił sobie mepsa, wypływamy pontonem. Zawiązał zestaw, ale miał taki krótki przypon, że w pierwszym rzucie szczupak mu uderzył i wiesz, ugryzł mu za przyponem i mu go uciął. Tak mi było przykro. I po mepsie. I po mepsie, koniec łowienia. A zobacz, a teraz... Ale to był taki kilnący się, ja łowiłem, a on tam ciągle patrzył w tą wodę jak w studnię głębinową. A zobacz, a teraz to wszystko jest po normalnych pieniądzach i dostępne. No. I kolory, których ja w życiu w ogóle nie widziałem, nie wiedziałem, że takie są. No zobaczcie, przed NATO. To tego nie widziałem. Ja tu zawsze byłem przyzwyczajony. A to widziałeś? Black Fury. Co to? Mepsy z pojedynczym hakiem. Na pstrągi. W niektórych łowiskach można na pojedynczy hak tylko zbroić przynętę. No. Jest mepsik pod pstrążka. No dobra. Także zapraszamy. Moi drodzy, no co by łowiły? Po prostu tyle można życzyć. Stoisko z mepsem otwarte. A link do mepsa macie pod filmem. I to na dzisiaj chyba już wszystko. Trzymajcie się na razie. Hej! Już miałem kończyć, ale zobacz jakiego mamy gościa. Naczelny szmaciarz Rzeczpospolitej. Czemu ja w pracy jestem, żona nie wie. Jak to? Tak? Nie, żona wie, że ja zawsze jeżdżę na ryby i do pracy. Aczkolwiek w tym roku jestem na emeryturze, bo w zeszłym roku za dużo przepracowałem i postanowiłem być na rybach tyle w tym roku, co w zeszłym roku w pracy. Aha, czy więc, to? Więc jutro powinienem już jechać na ryby. No i taki jest zamysł. Coś pięknego. Szukam kotwiczek na głowę. Wybrałem już wszystkie, więc jakby ktoś szukał na głowę, to tu już nie ma.
Żartuję, ale będą świeże, będą takie... Nie no, zaraz domówimy, jasne. No. I jeszcze, poczekaj, jeszcze ty chciałem zobaczyć, co to jest. JMC. Może by tak... Może spróbować. Kubirak jest, ja się zawsze boję jedną... Nie, no ja wiem, bo to jednak... Z testami jest tak, że testujesz raz i może być za późno. To fakt. To masz rację. A już miałem parę takich. Gdzie tu jakieś są rozmiary? Bo ja po chińsku nie umiem czytać. No rozmiar masz tutaj, to jest 2 przez 0. Za duży. Za takich ryb nie łowię. Aż takich nie? Nie. A są jedynki, czy już poszły? A coś tu jest, czytaj. A powiedz mi, a ty stoi, ten, tą ściankę sumową kiedy nam zrobisz? Jak dostanę zaproszenie, no. No to, to już dawno zaproszenie masz. Wiesz, jak już... to się zaprasza gości? Jak im powiesz, przyjedźcie, no. Ale nie powiesz im daty, a. No to wiesz, to przyjedźcie, okej, przyjedziemy i na tym się kończy. To no. Przyjedź w przyszłym tygodniu, o, jakoś i, bo ja na pewno będę w przyszłym tygodniu. I dekoracje to... już mam, tylko że musisz wybrać sobie, bo mam parę takich fajnych gdzieś... klimatów wiślanych, mam takie ładne zdjęcie dzikiej burty, gdzie 194 wyjechało, 215 i tam była taka sytuacja, że kiedyś płynęliśmy i nie wiem, może z kilometra coś śmierdziało, nie? Tak co piło, się nie dało wytrzymać. No i mówimy, ty, a to nowa woda była, strasznie coś bie, nie? Podpływamy, a tam było pełno drzew zwalonych do Wisły i na jednym z nich wisiała skóra z bobra. On gdzieś płynął, chyba zdechły, może gdzieś tam... Dowiedział się o nowym ładzie albo coś, o mnie też nie te czasy wcześniej. I po prostu płynął zdechły i zawiesił się na drzewie. Woda spadła i ten bóbr śmierdział. I co żeśmy tam płynęli, to się nie dało łowić, bo tak śmierdziało, ale warto było trochę w smrodzie posiedzieć i rybę złowić, bo były naprawdę przyzwoite ryby. Może, no. Może zwabiło. Słuchaj, weź tu nam kiedyś tego muflona przywieź ogólnie. Wiesz co, muflona najpierw weź do mnie przywieź, bo ja bardzo go chciałem pozdrowić. To jest mój naprawdę ulubiony kolega, ale widziałem go raz. No i nawet ostatnio go zapraszałem. Mówię, jadę na San, a ty jesteś władcą Sanu, to może, tak. Może byś przyjechał. No i tak robił, że nie przyjechał. Słuchaj, muflon, ty nie możesz być taki wirtualny, internetowy. Muflon jest jak pociąg widmo. Wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział. No i... Muflon, musisz się bardziej tu integrować ogólnie z nami. A ja bardzo chciałem, naprawdę chciałem z nim kieliszek chleba jakiś wypić nad Sanem. O. Chciałem, żeby jako władca coś opowiedział o Sanie. A tak to no. Właśnie, tak. Bo no, muflon powinien być w ogóle takim przewodnikiem nad Sanem. Ja najpierw chciałem podjechać po klucze do Sanu, no ale no co zrobisz, no daj mu jak nie ma, no muflon. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No. Gdzie te kotwice? Jeszcze chcę jedynki. Jeszcze chcesz jedynki. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, to my tu szukamy jedynek, a teraz już na serio na razie, hej.